Dalszy ciąg 27. sesji Rady Miasta Włocławka. Z nami jest wiceprezydent Włocławka, pan Arkadiusz Chorąziak. No właśnie, panie prezydencie, jakie kluczowe decyzje dzisiaj zapadły na sesji? Kilka rzeczywiście ważnych decyzji. Ta pierwsza to podjęcie przez radnych uchwały o obligacjach dla Włocławka, co pozwoli nam na szybką, szeroką realizację wszystkich zamierzeń opartych o środki unijne, które w ramach RPO i w ramach innych jeszcze funduszy otrzymujemy. To niezwykle ważna decyzja, a dlatego ważna, że czas ucieka, była ona kilkakrotnie odkładana. Mimo burzliwej dyskusji radni podjęli tą uchwałę w formule niezmienionej, czyli w takiej, jak ją zaprezentował radny prezydent. No to dobrze rokuje na najbliższe miesiące, boom inwestycyjny przed nami, przynajmniej te sprawy formalne mamy za sobą. Jeszcze kilka innych ciekawych rozstrzygnięć, między innymi cały szereg rozstrzygnięć dotyczących pomocy społecznej, związanych z podziałem środków, szereg rozstrzygnięć związanych z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Otóż dzięki tej uchwale, którą przedstawiliśmy, nauczyciele będą mogli otrzymać podwyżki już z datą wsteczną od 1 stycznia, ale oczywiście musiała być podjęta uchwała przez radnych Rady Miasta. No i oczywiście jedna z ważniejszych uchwał to połączenie w zespół gimnazjum nr 1 i szkoły podstawowej nr 7, które i tak od września będą znajdowały się w jednym budynku przy ulicy Gniazdowskiego. To pozwoli lepiej wykorzystać bazę szkolną z, myślę, taką korzyścią dla uczniów, bo przypomnę, że przy szkole nr 7 przy ulicy Gniazdowskiego kończony jest Orlik. Została wybudowana, wyremontowana sala gimnastyczna, a jednocześnie w miesiącach letnich, wakacyjnych zamierzamy przeprowadzić remont wnętrza tego budynku. Także uczniowie gimnazjum nr 1 z tegoż starego, zdekapitalizowanego, z wyłączoną salą gimnastyczną budynku będą mogli przejść naprawdę już w takie standardy wysokie, które stwarzają możliwość z jednej strony realizacji edukacyjnej, ale również realizacji sportowej. A czy Rada zdołała dojść do porozumienia w kwestii ustalenia liczby punktów, gdzie można kupić alkohol? Bo zdaje się, ten punkt też miał być rozpatrywany. Tak, tak. Tego typu uchwała również była i została, o ile przypominam sobie, bez żadnej dyskusji, bez żadnych głosów protestu przyjęta. Z tym, że oczywiście była to uchwała, nad którą procedury odbywały się w komisji. Ona, że tak powiem, na wszystkie możliwe strony została już omówiona w czasie obrad komisyjnych. Tutaj nie wzbudziła żadnych emocji. A czy poruszane były kwestie, ostatnio też pojawiały się takie informacje odnośnie bonifikat na zakup mieszkań na własność? Znaczy, właśnie ten punkt jest referowany, tam oczywiście dotyczy to kilku mieszkań, stanowisko władz miasta jest jasne, no nie może być tak, że mieszkania wybudowane już w XXI wieku są sprzedawane, jak chcą niektórzy radni, za 5% wartości, no bo jaka byłaby to sprawiedliwość, nawet patrząc z tej strony, sprawiedliwość społeczna, żeby ktoś, kto pracuje całe życie, zaciąga kredyt na sumę 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych hipoteczny, który obciąża praktycznie jego czy następne pokolenia. Lenia sam kupował mieszkania, a inny dostał jako dar komunalny od miasta i po kilku latach mógł skorzystać z 95% upustu, czyli to by było tak, że jeden płaci 100 kilkadziesiąt tysięcy, a drugi 5 tysięcy. Natomiast każda z tych kwestii jest rozpatrywana przez prezydenta indywidualnie i przekazywana jest w formie uchwały Radzie Miasta i każdą taką kwestię bonifikat dla poszczególnych mieszkań będzie Rada rozpatrywała indywidualnie na wniosek prezydenta miasta, nie na żaden inny wniosek. Te rozpiętości bonifikat mogą być różne w zależności od czasu, kiedy powstało mieszkanie, od jego dekapitalizacji, od zasobności danych osób, od tego, czy dane osoby zajmują lokal komunalny, wywiązują się ze swoich zobowiązań, chociażby czynszowych, no i od kilku tym podobnych czynników.